Kilkudniowa dziewczynka w oknie życia. To już drugi taki przypadek w Radomiu. Poseł Robert Mordak ostrzega. Na radomskim wysypisku może dojść do wybuchu. Ruszył nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie dla rolników. Monika Stańkowska, witam i zapraszam na środowe wydanie dziennika. Stan zdrowia kilkudniowej dziewczynki znalezionej we wtorek nad ranem w oknie życia przy ulicy Struga z godziny na godzinę poprawia się. Dziecko trafiło do radomskiego szpitala specjalistycznego z objawami silnego wychłodzenia. Choć jej stan nadal jest ciężki, to lekarze są dobrej myśli. To tu we wtorek około godziny 4:30 siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, które na co dzień opiekują się oknem życia, znalazły kilkudniowe dziecko. Okazało się, że to dziewczynka. Dziecko z objawami wychłodzenia od razu trafiło do szpitala miejskiego. Chciałbym bardzo gorąco podziękować mamie dziecka, która zdecydowała się przekazać dziecko do okna życia, a tym samym podarowała temu dziecku życie. Dziecko ma się coraz lepiej. Procedury w oknie życia zostały zachowane według mojej wiedzy w sposób właściwy, czyli za chwilę po tym, jak siostry znalazły dziecko, została powiadomiona jednostka pogotowia. Pogotowie przywiozło dziecko na oddział do szpitala na Doktormana. Jak poinformowała placówka, stan dziecka uległ poprawie. Dziecko oczywiście cały czas znajduje się pod ścisłą opieką naszych lekarzy, specjalistów. Monitorujemy wszystkie czynności życia, intensywnie leczymy dziewczynkę. Dobra informacja jest taka, że jej stan, choć nadal poważny, zaczyna się powoli, aczkolwiek sukcesywnie poprawiać. Dziewczynka oczywiście cały czas jest w inkubatorze. Nie wiadomo, ile jeszcze czasu dziecko pozostanie w szpitalu, jednak już wiadomo, jak ma na imię. Dziewczynka została ochrzczona i nadano jej imię Faustyna. Po wyjściu ze szpitala dziecko trafi w bezpieczne miejsce. Wtedy zostaną wszczęte procedury prawne. Oczywiście już się ten liczy, ten czas. Mamy 6 tygodni na to, że mama ma prawo się zgłosić i powiedzieć, że chciałaby to dziecko mieć z powrotem. I ten czas musi minąć, tak? Natomiast zobaczymy, jak długo będzie musiała ta dziewczynka być w szpitalu. Jeśli niedługo, no to wtedy w odpowiednie miejsce trafi. No nie będziemy ujawniać, gdzie. Dziecko będzie czekać na przeprowadzenie procesu adopcyjnego. Jak zaznacza dyrektor radomskiej Caritas, są duże szanse na adopcję małej Faustyny ze względu na jej wiek. Po upływie 6 tygodni sąd przygotuje dokumenty potrzebne do adopcji dziecka. To już drugi przypadek pozostawienia dziecka w oknie życia w Radomiu. Pierwszy miał miejsce w 2012 roku. Okno życia działa w mieście od 2009 roku. Poseł Robert Mordak z Kukiz15 ostrzega, że z radomskiego wysypiska pozyskuje się zbyt mało biogazu. Zdaniem polityka takie postępowanie to nie tylko marnotrawienie pieniędzy, ale również ściąganie niebezpieczeństwa na pracowników wysypiska oraz okolicznych mieszkańców. A wszystko dlatego, że im więcej gazu na samym wysypisku, tym większe ryzyko pożaru, a nawet wybuchu. Poseł Robert Mordak zwrócił uwagę na to, że obecnie w Sejmie dyskutuje się na temat efektywności pozyskiwania metanu z wysypisk śmieci. Z tego powodu polityk Kukiz15 wraz z niezależnymi ekspertami sprawdził, jak ta sytuacja wygląda w Radomiu. Okazało się, że wiele gazu ze składowiska na Wincentowie dostaje się do atmosfery, a to oznacza, że radomskie wysypisko wypada źle w porównaniu chociażby do podobnych miejsc w Europie Wschodniej. Widziałem wysypiska na Ukrainie, Białorusi, Rosji, Litwie, w Kaliningradzie. To tutaj na 10 punktów dostałoby 3-2. Wszystkiemu ma być winna nieco przestarzała instalacja pozyskiwania biogazu. Ostatnia duża inwestycja w instalację odzysku biogazu była wykonana w 2006 roku, czy w 2008 została oddana do użytkowania. W tej chwili ma ona 10 lat, jest pod kilka metrów pod powierzchnią składowiska, gdzie nie ma dostępu do niej. W związku z tym nie da się skutecznie w tej chwili zarządzać tą instalacją. Zdaniem posła Roberta Mordaka zbyt mała ilość pozyskiwanego gazu to nie tylko niegospodarność, bo na metanie po prostu można byłoby zarobić, ale i zagrożenie dla mieszkańców. Przy tej instalacji, która już istnieje,
moglibyśmy zwiększyć o 40%, ale to ciągle nie rozwiązuje problemu, no bo jeżeli 16% jest pozyskiwane tego gazu, no to zwiększając tam o 40% doszlibyśmy powiedzmy do 20%, a kolejne 80% gdzieś nam ucieka, zatruwa środowisko, czy powoduje zagrożenie wybuchem i no, wpływem na utratę być może zdrowia czy życia obsługi lub okolicznych mieszkańców. Zagrożenie związane z radomskim wysypiskiem może być zdaniem posła Kukiz 15 realne. Mamy tą wiedzę, że na wysypisku co jakiś czas pojawiają się pożary. Do wybuchu na szczęście jeszcze nie doszło, natomiast według naszych ekspertów taka sytuacja w przyszłości jest również możliwa. Poseł Robert Mordak uważa, że miasto powinno zainwestować w rozbudowę instalacji pozyskującej biogaz i właśnie w tej sprawie chce się wkrótce spotkać z Radosławem Witkowskim, prezydentem Radomia. W środę ruszył nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie dla rolników. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa apeluje, aby dokumenty złożyć w odpowiednim terminie. W przeciwnym razie rolnicy nie będą mogli liczyć na unijne wsparcie. Wnioski o dopłaty bezpośrednie można składać do 15 maja. Po tym dniu dokumenty będą przyjmowane jeszcze do 9 czerwca, ale za każdy dzień spóźnienia rolnicy będą mieli odtrącany 1% z dopłat. Osoby, które chcą pozyskać wsparcie z Unii Europejskiej, muszą spełnić określone warunki. Rolnik musi mieć przede wszystkim na 1 hektar użytków rolnych. Musi mieć założony u nas numer producenta. No i musi wypełnić wniosek obszarowy, tak zwany. W tym roku przychodzą do rolników wnioski spersonalizowane, to znaczy nie dla tych, co pierwszy raz oczywiście muszą przyjść osobiście i wziąć sobie, pobrać nowy druk. Dla rolników, którzy któryś już raz z kolei składają te druki, przyjdzie wniosek spersonalizowany, częściowo wypełniony, z mapkami. W tym roku zmieniono nieco zasady przyjmowania wniosków. Zostało kilka rzeczy wyłączonych, na przykład dopłaty do malin zostały wyłączone, zostały tylko dopłaty do truskawek. Zmieniła się ilość bydła dofinansowanego z 30 na 20 sztuk. No i to są takie chyba najistotniejsze. Zostały także włączone również tereny, które były kiedyś wyłączone spod finansowania. Chodzi tu głównie o lotniska, chodzi o boiska sportowe. Powiat radomski jest jednym z najbardziej aktywnych w Polsce, jeśli chodzi o liczbę składanych wniosków o dopłaty bezpośrednie. W ubiegłym roku złożono ich prawie 12,5 tysiąca na łączną sumę ponad 60 milionów złotych. Firma MJM Bulls została nowym partnerem technicznym Centrum Radom. Umowa podpisana przez obydwie strony będzie obowiązywała przez najbliższy rok z możliwością przedłużenia. Umowa dotyczy przede wszystkim wyposażenia drużyny w stroje meczowe. Logo firmy będzie umieszczone na wszystkich elementach ubioru. Sama umowa jest jak gdyby rozpoczęciem partnerstwa w zakresie wyposażenia naszej drużyny w kompletne stroje sportowe w trakcie całego sezonu. Tylko na to będą zużytkowane środki, które będzie firma MJM Buty przeznaczała. Będą to stroje, począwszy od stroi meczowych, przez stroje wizytowe, jak również w sezonie jesienno-zimowym komplet dresów, ewentualnie jakieś drobne elementy ubioru sportowego. Firma MJM Boot to pierwsza firma, która zdecydowała się na udzielenie wsparcia dla występującego w Campeon.pl Lidze Okręgowej Centrum Radom. Mój syn trochę udziela się w sporcie. Moi dwaj wnuczkowie już grają w piłkę nożną. Od małego zaczęli, czy od jeden ma 12 lat, drugi 5, więc mój ojciec kiedyś grał w piłkę nożną, więc chyba to jakoś tak w rodzinie sportowej pozostało, więc uważam, że należy młodych, chętnych do gry wspomagać. Jakoś ich motywować. Zobaczymy potem, jakie będą wyniki. Na zorganizowanej przez klub konferencji prasowej zaprezentowano także nowy program partnerski klubu Centrum 100. Kierujemy go do radomskich firm, do sympatyków sportu, do sympatyków klubu Centrum Radom, tak? Szczegóły programu na pewno będziemy docierali do właścicieli firm, do firm zainteresowanych również spoza Radomia. Władze klubu liczą na to, że już wkrótce grono sponsorów centrum znacząco się powiększy. Wsparcie finansowe jest potrzebne, bo celem centralnych w przyszłości jest awans do czwartej ligi.
W Kozienicach trwa zgrupowanie kadry reprezentacji Polski osób niepełnosprawnych w lekkiej atletyce. 8-osobowa grupa zawodników przygotowuje się do Mistrzostw Świata w Londynie. To już drugie zgrupowanie reprezentacji Polski w Kozienicach. Do 2016 roku nasza kadra przygotowywała się na obiektach w Wiśle. Przede wszystkim mamy tutaj spokój. Mamy okolice, gdzie powiedzmy zawodnicy, którzy biegają na średnich dystansach, mogą bez problemu trenować w puszczy. Nie muszą biegać po drogach, chodnikach, zwłaszcza, że są to osoby niewidzące. Moim zdaniem są tu bardzo dobre warunki do treningu. Pogoda, wiadomo, nas nie rozpieszcza, ale taka pora roku, ważne, że śniegu nie ma. No, aczkolwiek bardzo fajnie się tu trenuje. Lekkoatleci trenują bardzo intensywnie. Zawodnicy mają dwie jednostki treningowe dziennie, są 13 dni na zgrupowaniu, więc no w zależności od konkurencji, które uprawiają, każdy robi swoją robotę. Dodatkowo powiedzmy wieczorem jest odnowa biologiczna, czyli mogą sobie iść popływać, skorzystać z basenu, sauna, tężnie solne, tego typu rzeczy. Także czas mają wypełniony raczej od rana do późnego wieczora, nie mają czasu na nic innego. Dobrze przepracowany okres przygotowawczy to klucz do sukcesu w imprezach krajowych, a przede wszystkim w międzynarodowych. Teraz powoli tak zaczynamy troszkę mocniej trenować, bo się poprawiają warunki, możemy porobić jakieś tempa, jakieś mocniejsze odcinki. No i powoli już tak trzeba zaczynać biegać, troszkę wchodzić na szybkości i przełamywać bariery prędkościowe. Każdy trening ma coś na celu. Rozwijamy różne umiejętności, sprawność ogólną, szybkość, wytrzymałość. Także no tak jak trening lekkoatlety jest urozmaicony, to co trzeba zrobić, robimy. To jest takie zgrupowanie typowo przedstartowe, więc jest już zaczynamy powoli wychodzić, schodzić z kilometrów, z ilości kilometrów i zakładamy kolce, biegamy coraz szybciej. No jest to jeden z najcięższych okresów, więc trzeba po prostu dawać z siebie wszystko. Głównym punktem kalendarza paraolimpijczyków reprezentacji Polski są lipcowe Mistrzostwa Świata w Londynie. Jeżeli chodzi o mój cel docelowy, jest to skoczenie 6 metrów tych wymarzonych, ponieważ już pracujemy nad techniką w tej chwili. Wszystko robiliśmy teraz na maksa, ale pracujemy teraz nad techniką i myślę, że ten rezultat to przyniesie ta technika i jednak te 6 metrów skoczę. Za wyniki reprezentacji osób niepełnosprawnych odpowiedzialny jest trener Jacek Szczygieł, który od wielu lat pracuje z naszą kadrą. Trener Szczygieł podkreśla, że ta praca sprawia mu przyjemność i daje dużo satysfakcji. Nie ma różnicy między pracą z zawodnikami, nazwijmy to sprawnymi, czy też z jakąś tam dysfunkcją. Po prostu każdy jest zawodnikiem. Teraz pytanie, jak do tego podchodzi, jak traktuje sport. To jest kadra Polski, więc troszeczkę poważniej do tego wszystkiego muszą podchodzić jakby zasady. Stąd każdy wie, po co tu przyjechał, co ma robić. To są ludzie, którzy często gęsto żyją ze sportu, więc ich nie trzeba pilnować, oni się sami pilnują. Zgrupowanie reprezentacji paraolimpijskiej w Kozienicach potrwa do 19 marca. Na koniec mamy dla Państwa zaproszenie do obejrzenia najnowszego odcinka Wyszukanych. Gościem programu jest Ryszard Augustyn, motocyklista, mistrz świata, wielokrotny mistrz Polski w rajdach enduro, prezes Radomskiego Towarzystwa Motocyklowego. Pierwszy motocykl, albo inaczej, może jeden z pierwszych, to także gdzieś tam taka informacja wyczytana. Równowartość domu, to prawda? I tu się zgadza, że inwestycja poczyniona z ojcem, albo tak? To znaczy nie tyle z ojcem, co tato. W 1984 roku zdobyliśmy srebrny medal Mistrzostw Świata w Holandii. KTM 250. KTM 250. O, mnie się udało zdobyć po raz pierwszy tytuł Mistrza Polski. No i padło pytanie, co wybieram? Czy ewentualnie była szansa na kupno działki. Tato prowadził zakład instalacyjny. Ja mówię, tato, jeżeli mogę cokolwiek wybrać, to za te pieniądze, to tylko motocykl. To wtedy była, motocykl kosztował równowartość 2,5 tysiąca dolarów i za te pieniądze można było kupić, nie wiem, 1600 dolarów kosztowała Łada na przykład. 3600. Czyli to w ogóle jakiś taki... A za taki, za nowy samochód można było kupić dom, działkę. Taki typowy, no nie wiem, 800 metrów działkę i 200 metrów dom.
Ten odcinek już teraz jest dostępny na naszej stronie internetowej. Telewizyjna premiera tradycyjnie o godzinie 17.45 na kanale 828 w sieci kablowej Vectra. I tym zaproszeniem kończymy to wydanie dziennika. Przed nami jeszcze serwis sportowy i prognoza pogody. Do zobaczenia. Niepowtarzalna atmosfera, stylowe wnętrza i pyszne dania serwowane w naszej restauracji. Restauracja La Spezia. Przyjdź i przekonaj się sam. Radom, ulica Sandomierska 1. Zadzwoń 691 952 722 i zamów jedzenie z dowozem do domu i firmy. Zapraszamy mieszkańców do biura poselskiego poseł Anny Kwiecień od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15 przy ulicy Rynek 9, 733 003 619, kontakt dyrektor biura Agnieszka Urbańska, adres e-mail biuroposelskie@gmail.com. Trener reprezentacji Polski w siatkówce Ferdinando De Giorgi podał szeroką kadrę na zgrupowania i turnieje towarzyskie przygotowujące do tegorocznych Mistrzostw Europy. W składzie znalazło się czterech zawodników Cerrad Czarnych Radom: Bartłomiej Bołądź, Tomasz Fornal, Michał Kędzierski i Wojciech Żaliński. W miniony weekend w turnieju na Węgrzech rywalizowała zapaśnicza kadra reprezentacji Polski kadetów i juniorów. W jej składzie znalazło się pięciu zawodników olimpijczyka Radom: Maciej Parszewski, Konrad Kozłowski, Piotr Chudzik, Karol Chudzik i Grzegorz Majkut. Niestety żaden z zawodników nie zdołał wywalczyć medalu. Podczas sobotniego meczu 21. kolejki drugiej ligi, w którym Radomiak Radom grał z Rozwojem Katowice, pobito rekord frekwencji na stadionie przy ulicy Narutowicza. Spotkanie z trybun oglądało aż 3421 widzów i jest to najwyższa frekwencja w tym sezonie drugiej ligi. Swój mały jubileusz w czasie sobotniego meczu obchodził też Leandro Rossi Pereira, który rozegrał w barwach zielonych 150. mecz. W czwartek w Radomiu pochmurno i zimno. Rano na termometrach zaledwie 1 stopień powyżej zera. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wzrośnie do 5 stopni. W piątek pochmurno, spodziewane są także słabe opady deszczu. Na termometrach maksymalnie 8 stopni. W sobotę nadal pochmurno, możliwe przelotne opady deszczu. Ciśnienie będzie spadać i wyniesie 974 hektopaskale.